Mamy demokrację, więc sami sobie wybierzcie, jakież to pozytywne i napajające optymizmem newsy dzisiaj chcecie. Masowe zwolnienia, a może skandal z kasą dla artystów, a może brak kasy na nowy stadion w Katowicach. Nie będę was męczył koniecznością wyboru, zaserwujemy wam dzisiaj to wszystko, plus jeszcze dwie inne petardy. Działo się sporo w minionym czasie, a nam wpadło w oko i w to też. Zaraz zobaczycie w najnowszym Top Silesia Flash. Wojtek Żogolewski, zapraszam. Pandemia jednak da nam popalić, już daje, ale wielu wieszczy, że da jeszcze bardziej, chociaż trudno już w to uwierzyć. Gospodarka już wygląda, jakby sama COVID-19 przeszła i to z wieloma powikłaniami, a wielu ekonomistów mówi, że kiedy w przyszłym roku zakwitną kasztany, pełne gacie będą mieli nie tylko maturzyści. Już teraz niektóre branże i sektory gospodarki zapowiadają duże zwolnienia. To między innymi górnictwo i branża lotnicza. To są osoby z uprawnieniami emerytalnymi, które zostały nabyte w dużej większości jakiś czas temu. Czyli to są osoby, które posiadają uprawnienia emerytalne, mają więc środki do życia. My prognozujemy, że Katowice Airport w tym roku obsłuży około 1,5 miliona pasażerów, gdzie w roku 2019 tych podróżnych było prawie 5 milionów, więc ten spadek będzie się kształtował na poziomie powyżej 70%. Żadnego tąpnięcia, żadnej niepokojącej sytuacji. Mało tego, biorąc pod uwagę dane z października, to stopa bezrobocia względem września w ogóle nie wzrosła. Zarejestrowało się mniej osób w powiatowych urzędach pracy. Jest taka branża, gdzie zamiast zwolnień miał posypać się gruby hajs, ale zamiast hajsu polał się gruby hejt. Od kilku dni trwa ogólnonarodowa dyskusja na temat dotacji, jakie Ministerstwo Kultury przyznało teatrom, agencjom artystycznym czy też wykonawcom. Tak zwany Fundusz Wsparcia Kultury wywołał wiele kontrowersji. Były one na tyle duże, że kilka dni temu minister Piotr Gliński wstrzymał wypłatę dotacji, a beneficjenci mają być dokładnie zweryfikowani raz jeszcze. Dokładamy starań, aby weryfikacja została przeprowadzona możliwie sprawnie i jednocześnie drobiazgowo. Zgodnie z głównym założeniem Funduszu Wsparcia Kultury, naszym celem jest wsparcie całego sektora kultury dotkniętego skutkami epidemii. Sam fakt tego, że trzeba będzie teraz udowadniać, czy jest się artystą na tyle na pewno dobrym i wartościowym, żeby te pieniądze otrzymać, no bo teraz już jakaś weryfikacja pozaliczbowa musi być, albo zakładam, że będzie zastosowana, no bo znowu na jakiej podstawie? Już pytanie się po pierwszej, że tak powiem, tej całej rekrutacji pojawiają, na jakiej podstawie daliście te pieniądze? Gdzie jest różnica między kulturą a rozrywką? Społeczeństwo będzie chciało mieć, myślę, imprezy i zapewne one się będą odbywać, więc dlatego chcemy przetrwać, głównie płacąc tymi pieniędzmi za leasingi i utrzymanie stałych kosztów firmy. Dlatego, że obroty, które spadły, to 95% w tej działce scena, światło, dźwięk w naszej firmie. My nie opłacamy z tego ani leasingów, ani samochodów, ani telefonów, ani wyjazdów, ani wycieczek. To będzie miało ponad 300 osób, że tak powiem, wypłacone swoją, że tak powiem, swoją pracę tak naprawdę, no, którą tak naprawdę nie mogą wykonywać od marca, bo to są po prostu fakty i nie wiadomo, kiedy to się odmrozi. Przy okazji okazało się, że jakiś tam kult i chyba Kazik, nie wiem, słyszeliście, no to jakiś tam taki mało znany artysta. Swoją drogą, jak śpiewał Kazik na żywo, wszyscy artyści to, no, także ten. Kasy nie mają na razie artyści, kasy póki co nie ma także na nowy stadion miejski w Katowicach. Ten powstaje w bólach już od dawna i trzeba będzie pomysłodawcom jeszcze zaaplikować coś, co ból uśmierzy. Bo na stadion wszystkim miłośnikom piłki nożnej w stolicy województwa przyjdzie jeszcze poczekać. Katowice nie dostaną pieniędzy z Banku Rozwoju Rady Europy. Z powodu pandemii bank uznał, że teraz najważniejsze jest wsparcie dla służby zdrowia. Stadion miejski to jedna z inwestycji, która została zaprezentowana mieszkańcom wiele lat temu. Pytanie, co teraz jest priorytetem, a co nim nie jest? Podejrzewam, że żadna ilość stadionów nie zaszkodziłaby. Przypuszczam, że przyczyniłaby się do rozwoju naszego miasta. Tak, by na stadionie zawsze jakieś zajęcie było. Czy biegi, czy skoki, czy obojętnie co, ale by miała młodzież zajęcia. Po tej decyzji Banku Rady Rozwoju Europy zwróciliśmy się do różnych instytucji finansowych, robiąc takie polskie komercyjne rozeznanie. I z tego rozeznania wynikało jednoznacznie, że najbardziej korzystną dla miasta
będzie forma obligacji. Póki co na pierwszym miejscu jest jednak walka z COVID-em, a do niej potrzeba nie tylko kasy, ale i miejsc w szpitalach. Tych ma przybyć już w najbliższych dniach. Jak grzyby po deszczu rosną szpitale tymczasowe. Pierwszy z nich w naszym regionie nabiera kształtów w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. I jest coś, co spowoduje, że nie trafi na memy, tak jak szpital na Stadionie Narodowym w Warszawie, a trafią tutaj pacjenci. Bo trafiać do Katowic mają najcięższe przypadki. Na razie za ekipami budowlańców najcięższe prace. Ogromne zabezpieczenie dla całego regionu. Będzie takim hubem, który z jednej strony będzie przyjmował pacjentów w stanach różnych, tak, od stanu średniego nawet do stanu ciężkiego. Ma z jednej strony odciążyć system, a z drugiej strony, jeżeli będzie taka potrzeba, no to przyjmować pacjentów na bieżąco. Mamy już skończoną instalację tlenową. Jesteśmy w trakcie testowania instalacji wentylacyjnej. Mamy zamontowaną także instalację sprężonego powietrza. To są te podstawowe rzeczy, które musimy przetestować, aby móc myśleć o wprowadzeniu sprzętu medycznego. Szpitale patronackie, które zajmują się właśnie, koordynują pracę w tych dwóch pozostałych szpitalach, również mają kadrę medyczną i one również będą wspomagać swoją kadrą medyczną. Tam jest gotowość i chęć właśnie pracy. Jeżeli będzie brakowało, no to wówczas też będą przesunięcia na choćby dyżury, tak jak pan dyrektor wskazywał, tych lekarzy, którzy się zgłosili poprzez tą stronę internetową Szpital dla Śląska. I na koniec, słuchajcie, prawdziwa perła, perełka z naszej służby zdrowia, ale taka, wiecie, taka perła oblana złotem, platyną, wysadzana diamentami i to wszystko jeszcze oblane sosem z rozumu i godności człowieka. Nie wszystkim w internecie spodobało się ogłoszenie, jakie zamieściło WPR w Katowicach. Wojewódzkie pogotowie ratunkowe w kryzysie. Takiej treści ogłoszenie wypłynęło do sieci w ostatnich dniach. Brakowało dyspozytorów. Prośba o pomoc firmie i 2 złote dodatku covidowego zebrały bardzo negatywne komentarze, ale powiem szczerze, nam się ta szczerość bardzo podoba. Mieliśmy problem jak w każdym zakładzie pracy. COVID się tak samo pojawił na dyspozytowni, jednak rozwiązaliśmy te problemy od razu. Stawki są takie, jakie były i takie, jakie są u innych dysponentów pogotowia ratunkowego. W związku z czym wyśmiana została ta stawka z jednego powodu, dlatego że pogotowie wrocławskie zepsuło rynek swoimi stawkami podwyższonymi. Jednak my nie mamy wpływu na to, co zaproponował dyrektor pogotowia, który miał obiecane dodatkowe finansowanie z innych źródeł. My nie mieliśmy takiego obiecanego dofinansowania, w związku z czym dajemy standardowe stawki, takie jakie są u nas w pogotowiu. Dyspozytorom z Katowic naprawdę nie zazdrościmy, bo odbierają na dobę nawet 2000 telefonów. Linie są tak zapchane, że dzwoniący do Wrocławia są przekierowywani do Katowic. Natomiast połączenia na numer alarmowy w Katowicach odbierać mogą dyspozytorzy w Krakowie. Więc coś na zasadzie nie ma takiego miasta, Londyn jest lądek zdrój. Miejmy nadzieję, że się wypłaszczy, ale tym razem tak naprawdę. Co się wypłaszczy, to już sami sobie wybierzcie. A naprawdę to my już dzisiaj kończymy. Kolejne Top 5 Silesia Flash w telewizji TVS w niedzielę o 19:50. Nie zapomnijcie o naszym YouTubie i wciskaniu tego wszystkiego, co tam się tylko da wcisnąć. Byle nie taką łapkę w dół, w górę. Pamiętajcie, w górę, w górę. Do zobaczenia. W górę, w górę.